za chwilę Anna Jagaciak. Mówiłem o tym, że coraz więcej kibiców znajduje się już w hali Ergo Arena i rzeczywiście już około, myślę, 2, może 3 tysięcy widzów zasiadło na trybunach. I w tej chwili Anna Jagaciak. No, widać było różnicę, że tak powiem, w technice tego trójskoku. Anna Jagaciak startowała też wczoraj w skoku w dal. W skoku w dal, w którym walczyła o zwycięstwo do ostatniej kolejki, do ostatniej serii z Teresą Dobiją. One w każdych zawodach właściwie liczą się, te dwie zawodniczki, a w tym skoku Anna Jagaciak osiągnęła bardzo przyzwoity rezultat, 13.69, najlepszy w tym w sezonie jej osiągnięcie, no niewiele tylko słabsze od jej rekordu życiowego, wynoszącego 13.78. Dobry start Kiełbasińskiej na torze piątym i ona z Weroniką Wedler tutaj wyraźnie przewodzą, natomiast dobrze też biegnie na torze trzecim Agata Forkasiewicz, która się ściga z Magdą Malinowską o brązowy medal, ale tutaj finiszowe metry Anna Kiełbasińska chyba lepsza od Weroniki Wedler i ona zostaje mistrzynią Polski w bardzo dobrym czasie, 23-27. To jest jej najlepszy rezultat tegoroczny i rekord życiowy. Poprawiony aż o 0,3 sekundy. W tej chwili skorygowany na 23,24. Zatem ponad 0,33 sekundy Anna Kiełbasińska poprawiła swój rekord życiowy. Może być zadowolona z tego biegu. Przypomnijmy, że wcześniej, że to jest drugi sukces, drugi laur podczas tych Mistrzostw Polski. Wczoraj zdobyła srebrny medal w biegu na 60 metrów. Tutaj widzimy powtórkę tego biegu, finisz. One, te dwie zawodniczki, Weronika Wedler i Anna Kiełbasińska, od początku mocno ruszyły, no ale widać było, że Anna Kiełbasińska dobrze się czuje na tym piątym torze, goniąc, w roli goniącej Weronikę Wedler. No i Weronika Wedler w związku z tym musiała się zadowolić srebrnym medalem. Jej czas 23.58, ale to także czas, który jest jej nowym rekordem życiowym. Pierwsza próba na wysokości 4 metry 10 centymetrów. Zobaczmy, czy upora się z nią Ola Wiśnik. Brawo! Świetnie, naprawdę świetnie przygotowana do tego występu. Właśnie pobiła swój rekord życiowy o 5 cm. No i znakomicie sobie radzi ta zawodniczka, która ma 22 lata niespełna. 4.05 w tym roku, a teraz tutaj w Ergo Arenie 4.10 i to w pierwszej próbie, co warte podkreślenia. Naprawdę dobrze przygotowana do tych zawodów Ola Wiśnik. Ma się z czego cieszyć. Zobaczmy to jeszcze raz. Aleksandra Wiśnik z ośrodka tyczkarskiego w Szczecinie. Spójrzmy na ten skok. No, poprzeczka lekko się zachwiała, ale na szczęście utrzymała się. No i Ola Wiśnik usatysfakcjonowana. No i wystartowali tym razem bez fal startu. Damian Czykier i Dominik Bochenek. Dominik Bochenek zdecydowanie przed Damianem Czykierem, jednak nie pozostawił wątpliwości, kto, komu należy się palma pierwszeństwa na wysokich płotkach w kraju. Dominik Bochenek, czas 7.65. Dominik Bochenek, popatrzmy. Paweł Wojciechowski, który komentował tu ze mną wcześniej bieg eliminacyjny w wykonaniu swojego klubowego kolegi Dominika Bochenka, zwrócił uwagę, że strącił aż 2 płotki Dominik w tym biegu. Tym razem w finale aż 3, czyli no ten czas i tak uważam bardzo dobry, jak na strącenie 3 płotków. Są rezerwy u Dominika, tylko musi no czysto przechodzić przez te płotki. Srebro dla Damiana Czykiera, 7.88. Od prawej, a główna faworytka to Angelika Cichocka z numerem 242. Popatrzmy na rywalizację pań w tym biegu na 1500 metrów. No, spore tradycje mamy
na tym dystansie w biegach średnich. No i Broniatowska, ona rozpoczyna tutaj sobie ten bieg na początku, na pierwszej pozycji. Ale spokojne w miarę tempo i jakby czekała Broniatowska na to, żeby no ktoś od niej tutaj zmienił skok w dal. Tymczasem wracamy, Michał Reymus. Michał Reymus, no i niezła ta próba w jego wykonaniu. Lepsza na pewno niż ta poprzednia. 7.13 to jest jego najlepszy rezultat. Może zobaczmy, co się dzieje na skoczni wzwyż, bo tam właśnie skakał Sylwester na wysokości 2.16 Sylwester Bednarek. No ale nie była to próba udana tego zawodnika. A w kuli tutaj mamy podgląd. Karolina Tymińska, nasza najlepsza wieloboistka. No właśnie, Karolinę widzieliśmy także w biegu na 60 metrów, którego jednak nie ukończyła na 60 metrów i w skoku w dal 6.36. Te dwie zawodniczki walczą tutaj o złoty medal, o kwalifikacje też oczywiście w Mistrzostwa Świata. No i Broniatowska jest szybsza. Czas może nie jest zbyt imponujący, 4.26, 4.26.11, no ale ona o czas tu się nie musiała martwić, to ważniejsze było miejsce. No i ta zawodniczka wygrywa przed Danutą Urbanik. Angeliki Sikockiej w ogóle w finale nie widzieliśmy, ona jest pewna startu w halowych mistrzostwach świata z czasem najlepszym, jaki uzyskała. Danuta Urbanik, wicemistrzynią Polski, Monika Hałasa na miejscu trzecim. No i przedostatnia konkurencja kobieca za nami. Trwa rywalizacja skoczków w dal, ale do niej jeszcze wrócimy na chwilę. Żegnamy się z Ergo Areną, do której zapraszamy za kilka minut ponownie.